musi być poddanie, Filip! Lecimy na spontanie. Oskar Ramiączko, Szczepaniak. Oskar, jak się czujesz po tym zwycięstwie? Bo odnoszę takie wrażenie, że dla ciebie to jest najefektowniejsze i najcenniejsze zwycięstwo w karierze. Czy też to podzielasz? Tak, no fajnie. Wiesz co, najbardziej się cieszę z tego, że mogłem pokazać swój styl w klatce, tak nie w 100%, bo do tego ciężko dojść, ale w większych procentach niż moje poprzednie to walki były, więc z tego jestem najbardziej zadowolony, ale mówię, no to jest praca wspólna, to nie jest tak, że to jest indywidualny sport, bo ze mną jest sztab trenerski, moi rodzice, moja rodzina, moja kobieta i oni mnie wspierają. Bardzo im za to dziękuję. Oskar, to kilka kluczowych kwestii. Nie mówię, że ich nie było w poprzednich walkach, natomiast dzisiaj to było zdecydowanie bardziej uwydatnione, czyli lotność na nogach, praca na nich i też taki luz w zadawaniu ciosów oraz chyba, jak zgaduję, pozycja odwrotna. Tak. To zaskoczyło przeciwnika. Myślę, że tak, ale wiesz, ale ja też mam taki styl w klatce, ogólnie na treningach, nie, że lubię zmieniać te pozycje. Kurczę, ja się zastanawiam, wiesz, czy ty w jadach nie za dużo mówię, nie, ale dobra, tam... Nie, wiesz, nic z tym. Ja cię nie ciągnę za język. No, ale nie, ogólnie mam tak, że wiesz, że się cieszę, że mogłem wykreować ten swój styl i po prostu go pokazać, a nie było takiego planu, że dobra, zaczynam z Mańkuta i to będę realizował. Nie, jakby wiesz, wychodzę do klatki, chcę pokazać to, co ja czuję w klatce na dany moment, nie? Jeżeli bym wiedział, że dobrze mi idzie z Mańkuta, to czemu zmieniać? Ale wiesz, jednocześnie, kiedy ja zmieniam pozycję, to daje szereg wachlarz w myśli w głowie przeciwnika, który później on się gubi, nie? I myślę, że to po prostu pokazało, że gdzieś tam jak zmieniałem tę pozycję, to przeciwnik w pewnym momencie nie wiedział, z której strony zadam cios i wyszło tak, jak wyszło. Oskar, przed walką nie ma sensu mówić o żadnym planie, natomiast Adrian Gralak to jest zawodnik, który zdawał się przynajmniej we wcześniejszych walkach nieco bazować na zapasach. Czy to był element, nad którym ty szczególną uwagę poświęcałeś podczas tych przygotowań? Nie, ale... Bo poradziłeś sobie doskonale w tym klinczu. Nie, ale miałem gdzieś to z tyłu głowy, że Adrian może mnie dociskać do klatki, sugerując się wcześniejszymi moimi walkami, że po prostu jako osoba, która by ze mną walczyła, też by mogła wysunąć takie wnioski, że po prostu warto tego zawodnika dociskać po prostu do klatki, więc gdzieś to miałem z tyłu głowy, ale jednocześnie wychodząc do walki chciałem realizować ten swój styl, nie? To co ci mówiłem, ale no nic, wiesz. Kurczę, to jest walka taka, nie? Ja rozmawiałem z Adrianem, bo mieliśmy razem okazję zbijać wagę. Chodziliśmy obok siebie na bieżni, rozmawialiśmy, także też tak fajnie, że porozmawialiśmy i mówiliśmy, że kurde, trzeba się cieszyć z tego sportu. Jesteśmy, wiesz, poświęcamy kawał dobrej roboty na macie, dajemy dużo zdrowia i nieważne, czy przegrana, czy wygrana, żebyśmy po prostu byli zadowoleni z tego pojedynku, że mamy okazję tutaj być. I fajnie, że po prostu mogliśmy sobie zawalczyć. Oskar, muszę przyznać, że emocje też mi się trochę udzieliły, to też już troszeczkę zapomniałem twojej odpowiedzi na moje pierwsze pytanie, to też być może to powtórzysz. Jak ty porównasz to, jak się czułeś w klatce w walce z Raimondasem Krilavičiusem, a teraz? Powiem ci, o wiele, kurczę, miałem tak, wiesz, może wielu zawodników, którzy będą to słuchali, będą wiedzieli po prostu, jakie to jest uczucie, bo ja miałem coś takiego, że po prostu miałem, jak, to było dla mnie jak symulacja, ciężko mi opisać po prostu te uczucie, nie? Miałem coś takiego jak że widziałem jego, widziałem wolne ciosy, ale jednocześnie nie mogłem nic z tym zrobić, jak sen, jak masz taki sen, że wiesz, że kurde, to też dziwnie zabrzmi, ale miałem kiedyś takie sny, że wiesz, że jak się z kimś biłem, to nie mogłem go sięgnąć. Trochę jak Neo w Matrixie. No, dokładnie. I wiesz, i miałem takie dziwne uczucie, nie? I jak porównując do tego, to jest zupełnie niebo a ziemia, nie? I powiem ci, że mam takie wnioski, że po prostu ta zmiana kategorii wagowej, jednocześnie luz psychiczny, który był w mojej głowie, doprowadził do tego, że byłem sobą w tej klatce, nie? A z Raimondasem, którą miałem poprzednią walkę na KSW i tak samo z Janem, to nie byłem ja. I ja najbardziej byłem wściekły za to, że nie byłem sobą, bo jakbym przegrał i bym był sobą, to rozumiem. Wtedy wiesz, fajna walka, dam z siebie wszystko, ale tutaj, tam ja nie byłem wtedy sobą, nie? I to mnie najbardziej deprymowało, że wkurzałem się o fakt, że nie mogę, nie wiem dlaczego nie mogłem dojść do tej świadomości, nie? A teraz miałem. Okej. Pytanie, które ostatnio bardzo sobie upodobałem, Oskar, czyli czy ten Adrian Gralak, na którego się przygotowywałeś, był faktycznie tym zawodnikiem, którego spotkałeś w klatce? No, czy był troszeczkę inny? Dobre pytanie.
Wiesz co, bardziej... kurczę, nie wiem jak ci też odpowiedzieć na to pytanie. Myślałem, że bardziej odczuję jego fizyczność, na zasadzie takie, że wiesz, że kopnięcia, ciosy, czy tam praca przy klinczu. Ale nie ujmując, że w ogóle Adrianowi, bo jest naprawdę bardzo mocnym zawodnikiem. Kurczę, no nie czułem tej fizyczności takiej, nie? Ale nie wiem też z czego to wynikało. Być może dlatego, że to ja realizowałem swój plan, a w momencie takim, gdyby Adrian wciągnął mnie w swoją grę, to może by wtedy bym to odczuł, nie? Ale bardzo, bardzo wielki szacunek dla Adriana za to, że mieliśmy po prostu okazję zawalczyć i wiem ile on... ile zostawia charakteru na treningach, ile się poświęca temu sportowi, dlatego wielki szacunek dla niego. Najmocniejszy rywal, którego pokonałeś? Nie wiem, kurde. Ciężko powiedzieć, bo walka trwała dosyć krótko, a z Raymondasem na przykład miałeś decyzję. No. Z Raymondasem mógłbym, wiesz, się spotkać w tej kategorii wagowej na przykład, nie? Żeby wtedy, jak już wiem, że mam tą świadomość w tej kategorii i że dokonałem tego, co chciałem, to myślę, że wtedy bym mógł stwierdzić, nie? Ale myślę, że chyba Adrian jest mocniejszym zawodnikiem niż Raymondas. Bardziej przykrojowym niż Raymondas, nie? Z tego, co wiem, trener Bagiński jest bardzo pragmatyczny, jeśli chodzi o cieszenie się. On zawsze chyba stopuje swoich zawodników, jeśli troszeczkę przesadzają z tą celebracją, ale zdążyłeś zamienić słowo czy z trenerem Bagińskim, czy z trenerem Jodą? Są w 100% zadowoleni z ciebie? Tak, no ja widziałem ekscytację z ich strony, widziałem naprawdę to. Fajnie było odczuć, wiesz, no trener Bagi też jest taki, że tak jak mówisz, nie pokazuje tego i uśmiech na jego twarzy... To też jest miłe uczucie, nie? Ale coś śmieszne było, to po prostu, wiesz, Bagi, my sobie też tak żartujemy, że mówi do mnie, włosy popraw, nie? Wiesz, tam werdykt by mówi, włosy Oskarek popraw, nie? I się śmieje. Także, wiesz, fajne, ale przede wszystkim widziałem ogromną radość po trenerze Arkadiuszu. Jest trener, zapraszamy trenerze. Trener mówi, że dzień Oskara. Włosy dobrze, trenerze? Trenerze, włosy dobrze? Przede wszystkim widziałem tą ekscytację u trenera Arka Wieczorka i Josefa, bo wiemy, jak z nimi mam bliską więź i wiesz, to zawodnicy odczują tak naprawdę tą więź z trenerem i ja jestem bardzo zadowolony, że mam przy sobie takie osoby, przez których ta energia emanuje do mnie i ona jest niesamowita, bo ja mogę się w pełni spełniać jako zawodnik, a jednocześnie wiem, że mam za sobą wsparcie takie, które nie jestem w stanie inaczej pozyskać niż bliską taką relacją, jaką mam z nimi. Dlatego jestem niezmiernie szczęśliwy, że taki team naprawdę mam i to jest naprawdę wzruszające, że jednocześnie, wiesz, mam takich trenerów obok siebie, mam rodziców, którzy mnie wspierają, którzy mnie kochają, mam kochającą kobietę i to jest wspaniałe uczucie, że jednocześnie mogę spełniać się w sporcie, który kocham i mam za sobą osoby, które we mnie wierzą. To jest, powiem ci, że uczucie takie, które każdemu życzę, ale wiem, że na to trzeba sobie zapracować. Oskar, ja jako dziś dziennikarz muszę pewien obiektywizm zachować, natomiast tak po ludzku, bo też mam wrażenie, że obserwuję ciebie od pierwszej walki. Pamiętam, kiedy jeszcze udostępnialiśmy te pierwsze posty, kiedy miałeś dostać walkę na Babilonie. Po ludzku, naprawdę jestem szczęśliwy, widząc ciebie w pełni formy, w pełni zadowolonego, który w końcu wie, po co jest w tej klatce. Także może jeszcze na koniec kilka odczuć twoich i też pewnie podziękowania dla tych wszystkich, którzy są razem z tobą. Dokładnie, tak jak mówisz, to jest niesamowite uczucie, wiesz, że ty nawet jako redaktor i nie traktuję cię jako redaktor, tylko po prostu jako mój bardzo dobry kolega, bo z walki na walkę jesteśmy cały czas obok siebie i wiesz, ty widzisz, jak ja się zmieniam, widzisz mnie, kiedy jestem po porażce, widzisz mnie, kiedy jestem po zwycięstwie i cały czas jesteś ze mną i wiesz, to jest fajne, że mamy gdzieś tam taki luz i swobodę w tym mówieniu i wyrażam... Ja też bardzo tobie za to dziękuję, że tak do tego podchodzisz. Wyrażaniu tych swoich uczuć, dlatego wiesz, no zwracając do tego pytania, no to wiesz, to jest moment taki, gdzie ja mogę podziękować moim trenerom, o których cały czas wspominam, ale no to jest efekt tego po prostu, że to jest sport wspólny, zespołowy i ze mną był trener Bagi, trener Michał Materla, Józef, Arkadiusz Wieczorek, ale ze mną też był mentalnie Paweł Nędzik, czyli mój trener od przygotowania motorycznego, mój dietetyk Marek Fischer, który gdzieś tam mnie pilnuje i dba o moją Michę, żebym był w pełni sprawny na treningach. Do tego jeszcze Dziki, który jest swoim trenerem, wiesz, od jiu-jitsu i gdzieś tam mnie katuje. I naprawdę mam za sobą sztab trenerski taki, który jest,
jest skierowany na sukces i za tym idą po prostu wielu ludzi, moja rodzina, moi rodzice, moja kobieta. To jest wspaniałe uczucie, ale wiesz, ja mogę o tym mówić cały czas, ale po prostu ludzie, którzy by zawalczyli, którzy by mieli obok siebie takich ludzi jak ja mam, to by po prostu wiedzieli, jakie to jest uczucie, nie? I dlaczego, i się żeby też nie dziwili, dlaczego o tym cały czas mówię, bo ja mi nie wynagrodzę tym słowami, nie? Ciężko tak po prostu zrobić. Nawiązując jeszcze do początku, ja w ogóle zanim zacząłem przeprowadzać wywiady, to też już kulałem się na macie, więc zawsze też mi zależało, żeby osoby mnie postrzegały jako też zawodnika jiu-jitsu, a nie tylko osoby, która nie ma o tym pojęcia. Oskar, ostatnie pytanie, tak czy nie, Żivko Stoimenow, taka propozycja mi przyszła do głowy. Jako kolejny rywal. Kto to jest? To jest Bułgar, który walczył m.in. z Oskarem Szczepaniakiem i Brianem Hoyem. Oskar Szczepaniak? Z Oskarem, z Arturem Szczepaniakiem, przepraszam. Kurczę, nie znam, ale bym musiał zobaczyć. Myślę, dwie walki w KSW miał. Tak? Z Arturem, z Brianem? Kurczę, bym musiał zobaczyć, wiesz? Ale ja nie mam tak, że wiesz, że się boję jakichś wyzwań, nie? Od tego są moi trenerzy, którzy analizują, będą mnie prowadzić na spokojnie i od tego też zależy Federacja KSW, nie? Jak to będzie widziała. Ale jestem otwarty na wszystko, nie? W momencie takim, kiedy jestem w pełni przygotowaniach, to po prostu mogę podjąć każdą decyzję, ale na spokojnie, z chłodną głową, bo od tego są też moi trenerzy, nie? To co, nie przedłużamy, bo pewnie inni czekają, jesteś głodny. Tyle dzisiaj, zwycięski, uradowany, szczęśliwy Oskar Szczepaniak, gratulacje. Dziękuję bardzo serdecznie i dziękuję Tobie.